Polacy, nie wracajcie z Wielkiej Brytanii do Polski. Tutaj będzie wojna. Wojna będzie w Polsce. Rosja zaatakuje Polskę. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Co nas czeka? Co się wydarzy w Polsce? Co też z Polonią mieszkającą poza Polską? Czy mają wracać z Wielkiej Brytanii, z innych krajów tutaj do Polski? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Dziś przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a nadal powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Trzeba pamiętać, że ja przedstawiam wizję przepowiednie, nie wiadomo czy tak rzeczywiście będzie, aczkolwiek bardzo dużo przepowiedni, muszę wam powiedzieć, że tak, przedstawiam to ponad 80% przepowiedni realizuje się. Nawet większa jest ta skuteczność, jeśli chodzi o te przepowiednie. Nie zawsze czas, tak, jakby realizuje się co do czasu. Są po prostu czasem przesunięcia w czasie, jeśli chodzi o przepowiednie. Natomiast też musicie pamiętać, że na końcu musicie sami podjąć decyzję, tak, bo to są bardzo ważne decyzje. Życiowe, a nie można się słuchać tego, co mówi, jakby Jasnoid tak? No, co ktoś ma rzucić na przykład, nie wiem, rodzinę, ma tam kredyt Wielkiej Brytanii i na przykład wyprowadzić się albo tak podejść, podjąć jakąś inną kluczową decyzję życiową. No więc tutaj, tak, Jasnoid Jackowski został zapytany przez widzów, czy wracać z Wielkiej Brytanii, czy wracać ze Szkocji do Polski teraz w 2024 roku w kwietniu, bo robiłem też takie filmiki wcześniej, tak? Trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna ta sytuacja się zmienia, widzimy co się dzieje na świecie tak Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 roku teraz może Rosja atakować Polskę może być wojna Rosja kontra NATO z drugiej strony ktoś powie, no tak, ale Wielka Brytania wtedy też nie będzie bezpieczna, no rzeczywiście tak, no bo przecież Wielka Brytania jest w NATO, natomiast tutaj Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób że jak nie ma konieczności, to ja bym nie wracał do Polski, tak powiedział Jasnowic Jackowski jak nie ma konieczności, to ja bym nie wracał do Polski, tak powiedział Jasnowiciacowski. No, też jest krytykowany tutaj w tej sytuacji Jasnowidz Jackowski, bo czy to jest tak naprawdę zachowanie patriotyczne? Mm. E, tak, e, po prostu, no, właśnie, Pol Polacy. Teoretycznie powinni wracać do Polski, budować tutaj potęgę, jeśli chodzi o państwo polskie, kapitał, e, także Polska była bogatszym krajem. E, tak, e, z drugiej strony, to co, tak, jak ja na przykład mieszkam tutaj w Polsce, to my mamy na przykład walczyć o wolność Polski. Jak ktoś będzie sobie siedział za granicą, tak, w, w ciepłym kraju, będzie sobie patrzeć na to wszystko, patrzył z boku i tak dalej, no to już jest jakby inna sprawa. Kwestia praktycznie tutaj poczucia, moim zdaniem, miasto Dziadkowski powinien powiedzieć w ten sposób, że jak nie ma konieczności, to nie wracaj do Polski. Tak, i też po prostu powinien tutaj do, dodać, jakby kwestię takiej klauzuli moralności. Tak, no, oczywiście, nie ma sytuacji tak, że tutaj jest wojna. E, oczywiście, no też jest inna sytuacja. Tak, mamy kobiety, osoby starsze, dzieci i tak dalej. No, to wiadomo, że ci nie, ludzie nie powinni wtedy po prostu walczyć. Tak, no chociaż tam kobiety pełnią pełną funkcję, tak jeśli chodzi o wojnę. Nikt tu nie dyskryminuje, ale co do zasady. Natomiast, no, jeżeli na przykład jest mężczyzna, 20-paroletni, który wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii, on będzie sobie siedział w Wielkiej Brytanii, a na przykład dojdzie do wybuchu wojny, tak? I to my tu po prostu w Polsce będziemy walczyć, nie tak? A na przykład taki 20-paroletni mężczyzna, czy tam 30-paroletni, pełni sił, będzie sobie siedział w Wielkiej Brytanii, e, tak? Na wszystko sobie patrzył w telewizji, drinki, pił, po pracy, e, a Polacy tutaj będą przelewać krew, tak? O wolność. No, i i Zjackowski ma m, m, korzystną, niekorzystną sytuację, tak? No, bo jest po po 60 roku życia, więc do wojska go nie powołają. Poza tym, ma ciężki stan zdrowotny, miał operację serca, i tak dalej. Wiadomo, że po prostu bierze lekarstwa, ma rozrusznik, no to go nikt nie weźmie po prostu tak do wojska. Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski właśnie powiedział w ten sposób, że jak nie ma konieczności, to bym nie wracał do Polski. Tak powiedział Jasnowic Jackowski na temat tutaj właśnie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, mieszkających w Szkocji, mieszkających w Anglii. Czy wracać tutaj do Polski? czy też nie, tak? Czy po prostu wracać? No bo też jest kwestia tego typu, że bardzo dużo Polaków poza Polską mieszkających zauważa, że sytuacja poprawia się w Polsce, tak? No oczywiście można krytykować ten czy tamten rząd i tak dalej, ale nie da się nie zauważyć, że jednak no, pensja minimalna rośnie, tak? Społeczeństwo jest coraz bogatsze, tak? E, oczywiście no ludzie narzekają, że jest biednie, że jest inflacja i tak dalej, ale co do zasady społeczeństwa są naprawdę, są bardziej po prostu tutaj tutaj tak, bardziej jest bardziej zamożne. No ja na przykład mieszkam w Poznaniu, no to dalej są po prostu bezdomni, którzy chodzą po śmietnika, ale na przykład jeszcze parę lat temu to naprawdę po prostu potrafiły całe rodziny chodzić po śmietnikach. Dzisiaj już po prostu to jest rzadko widok. Jest cały ten socjal 800+, plus i tak dalej, wyższe emerytury i to świadczenie różnego rodzaju. Kolejna kwestia, to no wszystko się praktycznie tutaj pozmieniało, tak? Nie wszystko jest na plus, no to, to jest jedna sprawa, ale nie można powiedzieć, że po prostu tak, jest jakaś tutaj, wiadomo, że jest bieda, tak, no bo są ludzie po prostu biedni, ale nie możemy powiedzieć, że tutaj tak, tak na przykład bardzo dużo Polaków wyjeżdżało za granicę w 2005-2006 roku, tak, no wtedy była zupełnie inna sytuacja w Polsce w 2007. Potrafili ludzie wtedy zarabiać po 3 zł, po, po 5 zł na godzinę, tego już nigdzie się nie pamięta, nie pamięta tak. Natomiast tak, tutaj, właśnie Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, czy wracać z Wielkiej Brytanii, Szkocji do Polski, jak nie, masz, nie ma konieczności, to bym nie wracał do Polski, tak powiedział Jasnowic Jackowski. No tak, powiedziałem, no krytykowany jest tutaj, że nie, do, nie dodał tutaj Jasnowic Jackowski takiej klauzuli sumienia, tak, że po prostu tak, takiej moralności, że jak masz potrzebę po prostu bycia w Polsce w tym ciężkim czasie. I kolejna sprawa to jest taka, że, czyli tutaj w Polsce będzie niekorzystne. No, wiadomo, przedstawiam tak. Takie przepowiednie, gdzie mówił, że Rosja wejdzie od strony obwodu kaliningradzkiego do Polski, zajmie pewien obszar w Polsce, że Polska skurczy się, zmniejszy się obszar terytorialny Polski, że Polska stanie podzielona na trzy części, że po prostu tutaj tak Rosja zażąda dostępu, jeśli chodzi o przesmyk Suwalski, że Rosja może atakować tutaj Polskę poprzez ataki dronami, rakietami, będzie to nękanie wschodu Polski. Przedstawiają takie przepowiednie tutaj Jasnowidziackiego mówiące o tym, że w momencie, kiedy Polska wpuści swoich żołnierzy na teren Ukrainy, a więc polskich żołnierzy, a także żołnierzy po prostu będących w NATO, to Rosja uzna to także, to w Polska powiedziała w wojnę Rosji. To Rosja użyje takiej narracji i wtedy po prostu Rosja rozpocznie wojnę także z Polską że Polska będzie w gronie 5 sześciu państw, które zostaną wypchnięte z NATO w obronie e, tutaj, tak, e, Ukrainy. Nie cały sojusz NATO, tylko po prostu 5-6 państw. E, no prawdopodobnie wśród tych państw będzie też Wielka Brytania, ale raczej tutaj Rosja, no, nie zaatakuje Wielkiej Brytanii. Muszę powiedzieć, że ja nie słyszałem takiej przepowiednia, ja przedstawiam setki bo tysiące przepowiedni, żeby po prostu na podstawie tutaj, no tak patrzyłem te jakieś takie analizy tutaj ekspertów, tak, no to nie słyszałem, żeby tutaj oczywiście zawsze jest ryzyko, ale żeby na przykład Rosja miała zaatakować Wielką Brytanię, bo Szkocję, to raczej nie. Pamiętam, przedstawiałem przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, to on mówił, że Wielka Brytania, Szkocja, czy Irlandia, to są tereny względnie bezpieczne, że tam się raczej po prostu nic nie wydarzy, tak? Oczywiście tam pewno mogą być napływy uchodźców, tak, z różnych państw i tak dalej, to już jest jakby inna sprawa. Sytuacja na Bliskim Wschodzie może wypchnąć tych ludzi, którzy tam mieszkają, do Europy. Sytuacja, jeśli chodzi o Ukrainę, już wypchnęła ludzi z Ukrainy do Polski, czy do innych państw w Europie, do Niemiec, jeżeli po, po wojna będzie w Polsce, to wiadomo, że mnóstwo ludzi opuści Polskę, wiadomo, kobiety, dzieci, osoby starsze, no nie ma co się w tym dziwić, tak? Po prostu więc tutaj pewnie też sporo ludzi, tak ma na przykład rodzinę w Wielką Brytanii, no to na przykład osoby starsze czy kobiety, czy, czy po prostu dzieci tam pojadą, tak? Do tej, do tej rodziny mieszkać, jeżeli by to doszło do wybuchu wojny. Natomiast tutaj właśnie Jasnowidackowski powiedział w ten sposób, tak, że jak nie ma konieczności, to bym nie wracał do Polski. Moim zdaniem, to jest po części niepatriotyczne ze strony Jasnowidzackowskiego, bo mężczyźni, którzy są zdrowi, silni, którzy są w wieku poborowym, e, powinni wrócić do Polski, tak? Bo dlaczego na przykład ten ciężar odpowiedzialności za obronę kraju, gdyby doszło do wybuchu wojny, ma spoczywać na po prostu mężczyznach, którzy są tutaj po prostu w Polsce. E, tak e, więc tutaj rzeczywiście to tak powinno po prostu wyglądać, no chyba, że będą jakieś po prostu panki tak, Polaków za granicą, ale to raczej po prostu jest mało prawdopodobne. Jakiś pobór faktycznie tutaj za granicą natomiast e, jakby te kwestie finansowe, wiadomo, że za granicą są lepsze warunki, są lepsze po prostu zarobki, ale e, no, w ostatnim lata to się zdecydowanie e, poprawiło, tak, jeśli chodzi o standardy życia, e, co do zasady, tak, no bo wiadomo, ktoś powie, no nie, nie, mi się pogorszyło, straciłem pracę, bo zachorowałem, zachorowałam, tak, i tak dalej, no wiadomo, no, to każda sprawa jest jednostkowa, tak, ale co do zasady to raczej po prostu jest to, e, wygląda to lepiej, tak. e, No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy jak mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to wrócicie do Polski, czy też nie, czy nie w ogóle nie zamierzacie. No też jest skomplikowana sprawa, jeżeli ktoś na przykład jest w tej Wielkiej Brytanii, był razem z tą pierwszą dużą falą, tak, po prostu, którzy wyjechali z Polski, nie wiem, 2005, 2006, 2007, 2008 rok, to już tam jest praktycznie 20 lat, prawie, że tak 15-20 lat, ma tam już dzieci, ma kredyt, tak, no to też jest inna sprawa, tak, niektórzy mają już obywatelstwo tam i dzieci bardziej znają język angielski niż polski, wrośli tam tą kulturę, które tam się dobrze żyje, no to też jest skomplikowana sprawa tam. No ale to już jest każdego sprawa jest indywidualna, że tak powiem. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się.